dość długo to spotkanie było takie, powiedzmy, zamknięte. No myślę, że jak to przystało na spotkanie lidera z wiceliderem. Spotkały się drużyny, które zdobyły bardzo dużo punktów w tej lidze, więc no myślę, że było tu trochę szachów na pewno. Który z momentów oceniasz jako kluczowy dla losów tego spotkania, dla rezultatu końcowego? No myślę, że szczególnie bramka na 3-0 tutaj nas uspokoiła. Mając w pamięci ten mecz, który rozgrywaliśmy w Górznie, wiedzieliśmy, że nie możemy drugi raz tego błędu popełnić i no, dziewczyny zagrały fantastycznie w defensywie, więc to myślę, że to był ten moment. A ja zwróciłbym z kolei uwagę na gola numer 1, bo równie dobrze kilka sekund wcześniej na tablicy mogło zaświecić się 0-1. Oczywiście, natomiast uczulaliśmy się na fazy przejściowe, które drużyna z Górna ma bardzo dobre i wiedzieliśmy, jak powinniśmy je bronić, dlatego wybroniliśmy tą fazę przejściową i jeszcze z naddatkiem skończyliśmy ją golem. Bardzo udany początek rundy rewanżowej, ale podkreślmy to, to dopiero początek. Zdecydowanie, to dopiero początek. My postawiliśmy pierwszy z 10 kroków. Teraz interesuje nas tylko mecz z UJ-em Kraków, który odbędzie się za 2 tygodnie. W międzyczasie zagramy jeszcze akademickie Mistrzostwa Polski, dlatego nie staramy się zerkać w tabelę, tylko robić swoje. No to w dwóch zdaniach jeszcze o debiucie rekordzistek akademiczek. No spotkamy się w grupie piłkarsko-futsalowej, oczywiście z uwzględnieniem studentek, które posiadają taki status. Będziemy reprezentować uczelnię z Bielska Białej, czyli Uniwersytet Bielsko-Bialski. No i zobaczymy, będzie to dla nas coś nowego i jesteśmy zadowoleni z tego, że możemy wypełniać tą lukę właśnie takimi turniejami. Zatem powodzenia w tak zwanych hampach, no i przede wszystkim w lidze. Bardzo dziękujemy. Rozpocznę od gratulacji. Lider pokonany w Bielsku Białej, rekordzistki znowu na pierwszej pozycji w ligowej tabeli. Trudne to było spotkanie? Trudne, ale bardziej myślę, że tak w głowie niż na parkiecie, ale udało się, tak miało być, ale wierzyłam w to i w sumie nie miałam wątpliwości, że to wygramy. Realizacja planu taktycznego stuprocentowa, czy coś odbiegało od pierwotnych założeń? Myślę, że w ataku mogłoby być dużo lepiej. Niektóre zmiany, przynajmniej w naszej czwórce, nie do końca były takie, jakbyśmy chcieli. No ale czasem tak jest, więc cieszymy się z tego, co jest. Ważne, istotne zwycięstwo. 3 punkty zostają w Bielsku Białej, ale to dopiero początek rundy rewanżowej. No tak, w ostatecznym rozrachunku na pewno ten mecz jest ważny, ale wszystkie są ważne, żebyśmy zdobyły i obroniły mistrza. Zatem kolejnych z podobnym skutkiem. Dziękuję bardzo.